Cześć, witajcie na kanale Falowelowa. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam mycie oraz stylizację moimi ulubieńcami od marki Herytel Cosmetics. Zapraszam. Herytel Cosmetics to marka kosmetyczna poświęcona włosom, której założycielką jest prowadząca kanał Na Piękne Włosy Agnieszka Niedziałek. To pewnie, no ten fakt pewnie większość z Was kojarzy, więc no oczywiście musiałam to przetestować. I tak, jeżeli chodzi o markę, to jakby działa ona w takim kierunku prośrodowiskowym, takim pro-eko. Ich produkty są w pełni biodegradowalne, więc nie zanieczyszczają środowiska. Z tego co kojarzę, aczkolwiek poprawcie mnie jeśli się mylę, są także póki co zgodne z metodą Curly Girl. No zobaczymy co tam wyjdzie w przyszłości, może jakieś produkty do zabezpieczenia końcówek nie będą zgodne z tą metodą, ale przynajmniej póki co, póki kręcę ten filmik, to wydaje mi się, że każdy z kosmetyków jest zgodny z tą metodą. Dodatkowo opakowania kosmetyków są produkowane z materiałów z odzysku i z tego co kojarzę też mogą być wrzucane do odzysku z powrotem, więc to jakby dodatkowo na plus. W kolekcji znajdują się także kosmetyki wegańskie, więc jeżeli jesteście weganami, to jest to coś dla Was. I z tego co wiem, jak rozmawiałam z Agnieszką, to jest ona w trakcie załatwiania jakichś tam certyfikatów, generalnie takich potrzebnych dokumentów, żeby zatwierdzić swoje kosmetyki jako cruelty free, więc myślę, że warto obserwować ten temat i zobaczyć, kiedy to wszystko będzie pozałatwiane. No a teraz tradycyjnie przejdę do kosmetyków, których dzisiaj będę używać. Omówię je, pokrótce zrecenzuję. No i są to właśnie moje ulubieńcy z tej marki. Na początku użyłam wcierki Wasabi, która ma no, przepiękne opakowanie. Jedno chyba z piękniejszych na rynku, tutaj aż musiałam Wam też pokazać kartonik. Pozostałe dwie wcierki, no jeszcze ich nie testowałam, więc nie mam porównania. Ale wszystkie mają przepiękne opakowania. Sam już taki główny pojemnik wygląda tak, też jest śliczny. Opakowanie jest szklane, więc fajnie, że gdzieś tam nie będzie wchodzić w reakcję potencjalną, potencjalne reakcje z plastikowym opakowaniem. No i ma ono tutaj taki spray, czyli tutaj sobie psikamy na głowę. No zresztą zobaczycie potem na filmiku. No i tak to wygląda, piękne, solidne, no trzeba uważać, żeby nie opuścić. I tutaj jeszcze Wam chyba pokażę sposób aplikacji, jakby w sensie jaki to ma rozprysk. Jeden z lepszych pompek chyba na rynku. Mam nadzieję, że zobaczycie. Więc widzicie, dosyć solidnie. Ja sobie tutaj może wetrę to, co sobie napsiukałam. Jak to mówił Aga Niedziałek, napsiukać. No, więc jeżeli chodzi o aplikację, to jest to bardzo wygodne, praktyczne, raczej nie jestem pozytywnie nastawiona do psiukaczów, bo są bardzo niewydajne i jakoś tak dziwnie się psika, ale tutaj rzeczywiście fajnie jakby jest to psiknięcie i tak dobrze się to rozprowadza ten produkt na głowie. Jeśli chodzi o zapach, to dla mnie pachnie to jakby to było coś delikatnie fermentowanego. Jest to zapach naturalny, nie ma tutaj dodanej substancji zapachowej, za co po prostu chyba kocham Agę, bo nie lubię substancji zapachowych w kosmetykach, a zwłaszcza na głowę, bo czasami zostawiamy jednak tę wcierkę na cały dzień. No i potem na przykład się spocimy, bo gdzieś tam biegniemy do pracy i ten zapach po prostu paruje i znowu to czuć i czasem jest tego za dużo, jest to nieprzyjemne, więc tutaj duży plus za zapach, przynajmniej z mojej strony. Jeżeli lubicie mocne zapachy, no to oczywiście będzie to minus. No i teraz przejdźmy do składu tej wciery. No tak pechowo to jest humektantowo-proteinowa, czyli fajnie gdzieś tam będzie nawilżać, fajnie wpływać na ten skórek. Mamy tutaj substancje łagodzące typu pantenol, niacynamid, alatoinina. Są także aminokwasy typu arginina, treonina. One fajnie właśnie stymulują skórę. Być może ktoś z Was stosuje peptydy na skórę twarzy, więc wiecie, że one właśnie bardzo pozytywnie wpływają na skórę. No i oprócz tego one jeszcze tak delikatnie nawilżają. Łagodzą jakieś tam stany zapalne, podrażnienia. Jest też tutaj kwas laktobionowy i glukonatium.
lotion, nawilżają one skórę głowy, są antyoksydantami. No i co jest też ważne, te składniki wspomagają walkę z trądzikiem, z przetłuszczaniem, czyli to znaczy, że także poprawiają stan łojotokowej skóry głowy. Gdzieś tam na górze mamy glikol roślinny, no i w sumie w glikolach są rozpuszczone substancje aktywne. Dodatkowo ułatwiają one penetrację tym substancjom aktywnym, żeby gdzieś tam w miarę głęboko się dostać do skóry, do cebulek. Ammonium glicyryzate, nie wiem jak to się czyta, ale no widzicie tutaj w składzie, pomagają jakby w utrzymaniu dobrej kondycji suchej skóry, redukują złuszczanie, wiecie, taki suchy łupież. Dodatkowo jest to antyoksydant, reguluje także pH. No i teraz właśnie największa gwiazda tej wycierki, czyli wasabi. Jest to wyciąg, który działa tak kojąco na skórę głowy, pobudza krążenie, no czyli wiadomo, jak się pobudza krążenie, no to włosy szybciej rosną, bo dostają więcej substancji aktywnych, znaczy nie aktywnych, tylko generalnie substancji odżywczych, cebulki. Jest to też składnik, który poprawia nawilżenie skóry. Wasabi ma izotiocyaniny, a dokładnie w wasabi mamy tutaj taką. Nie będę po prostu jej czytać, bo jestem zmęczona po pracy i to jest za duży wysiłek, więc tutaj sobie zobaczcie nazwę. I ona tutaj właśnie stymuluje porost i działa też antyseptycznie, zwłaszcza na Staphylococcus aureus. No i tutaj jakby to jest plus też dla osób, które mają AZS, no bo są one skłonne właśnie do takich infekcji, te wrażliwe skóry głowy. I teraz jeżeli chodzi o działanie, to ja po prostu uwielbiam tę wycierkę. Pamiętam, że Aga kiedyś mi ją podesłała w takiej wersji próbnej, żebym przetestowała właśnie na takim wrażliwym skalpie. No i tak, no o nie, wasabi pewnie wypali mi w ogóle włosy i cebulki i będę łysa do końca życia. Ale się okazało właśnie odwrotnie, że ta wycierka fajnie jakby ukoiła, właśnie uspokoiła moją skórę głowy, a podczas nakładania pojawia się przyjemne mrowienie. I wiecie, przy wielu wcierkach pojawia się mrowienie, to oczywiście dobrze świadczy o wcierce, no bo to znaczy, że no coś tam się dzieje, krew napływa do skóry, ale tutaj jest to takie przyjemne, no nie wiem, jak lubicie, jak ktoś was mizia po głowie, ktoś was masuje, to jest takie uczucie, jakbyście sobie tak zrobili rękoma, palcami, tak o, jest to bardzo przyjemne uczucie na skórze głowy, taki jakby relaks i podobne uczucie właśnie jest po tej wcierce. I nawet zaryzykowałam, bo widziałam na stronie Heritage Cosmetics, że można tego produktu użyć także jako mgiełka do twarzy, tonik po prostu. No i stwierdziłam, że zaryzykuję. Oczywiście najpierw sobie zrobiłam taką próbę alergiczną tutaj i tutaj na nadgarstku, no i było spoko. I użyłam to do pielęgnacji i bardzo fajnie działa. Takie właśnie nawilżenie i odświeżenie. Czuć też delikatne mrowienie, ale nie jest ono takie natarczywe i w sumie też pożądane w pielęgnacji twarzy tak naprawdę, no bo tutaj wzrasta ukrwienie, znowu właśnie więcej składników odżywczych idzie do twarzy i jeżeli nałożycie potem jakiś krem bądź serum, no to ono się też lepiej jakby wsiąknie, no bo ta skóra jakby bardziej chce pić, te naczynka, naczynia się otwierają, no i te wszystkie pozytywne rzeczy mogą płynąć do waszej skóry. Później na pierwsze o nałożyłam sobie maskę Oat Me. Tak ona wygląda. Taki no solidny pojemnik, 300 gietów w sobie mieści. Też ładna oprawa graficzna, motylki. To jest też fajne, że właśnie na stronie marki jest wspomniane o artystach, którzy tworzyli te fajne zwierzaczki tutaj, więc no też fajnie, że można powiedzmy ich tak gdzieś tam wesprzeć, wypromować, że nie są tacy anonimowi jak w większości marek. No i tak, otwieram. I tutaj jeżeli chodzi o zapach, to jest to taki słodki rabarbar, taki przyprószony cukrem pudrem. Czytałam, że wielu osobom kojarzy się to z drożdżówką, taką rabarbarową. No może coś w tym być, w sumie taki wypiek rabarbarowy. Teraz jest sezon na rabarbar, więc jak najbardziej. Tutaj tak to wygląda, taki jasny, zielono-żółty kolor, bardziej chyba żółty. I konsystencja jest bardzo gęsta. Zobaczcie, tutaj bardzo taka wydajna. Powiedziałabym wręcz, że masłowata, więc to tyle, jeżeli chodzi o konsystencję. Jeśli chodzi o skład, to wygląda on tak.
Jak zwykle na różowo macie tutaj proteiny. Są tutaj proteiny owsiane, pszeniczne i ryżowe, czyli głównie tutaj proteiny roślinne. Tak generalnie jest to maska właśnie wegańska. Oprócz tego na początku składu możemy zobaczyć emolienty, dzięki którym te proteiny nie będą nas puszyć, tylko właśnie będą dodawać objętości. Te emolienty tak fajnie zrównoważą po prostu te proteiny. Dodatkowo te emolienty często są też jakby rozpuszczalne w wodzie, w sensie są tak jakby zmodyfikowane te emolienty, te tłuszcze, że nie obciążą Wam włosów, a przynajmniej nie obciążą włosów średnioporą i wysokoporą, nie powinny. Bo uważam, że wciąż ta odżywka może być za ciężka dla niskoporów i dla niektórych średnioporów. Mamy tutaj też różne ekstrakty, na przykład wyciąg z galangalu, który jest naturalnym filtrem UV. Oczywiście wiecie, no jest to naturalny filtr UV, ale nie wiem jaki ma SPF, ale jako taki dodatek do pielęgnacji, bez zakładania, że to ma chronić nam włosy przed słońcem, no to jak najbardziej spoko. Co do takich naturalnych filtrów UV, to mamy też tutaj ekstrakt z owsa. Jest także przeciwutleniaczem, działa przeciwzapalnie. Mąka ryżowa, oprócz tego, że ma proteiny ryżowe, to też ma masę innych substancji, nadaje tej masce konsystencji. No i mąka zazwyczaj też ma skrobie, więc zapewne też nadaje takiej lekkości, puszystości, sypkości włosom. No i właśnie jeśli chodzi o działanie, no to już trochę o tym wspomniałam, że fajnie działa dla średnioporów i myślę, że dla wysokoporów. Dla niskoporowatych, bo średnioporowatych w stronę niskoporowatych włosów, no to może być za ciężkie, mimo że są te proteiny. Jednak właśnie te emolienty naprawdę potrafią dociążyć w tej masce. I u mnie to robi fajny efekt. Włosy są sypkie, mają objętość, no ale nie są spuszone. Następnym krokiem będzie mycie i tutaj wybrałam co-wash Hairytail Fluffy. Oczywiście jak zawsze jest on słodki, ma tutaj takiego nietoperka z morelą, chyba z morelą, albo z tym drugim owocem podobnym do moreli. I pachnie właśnie tak samo, czyli tak fajnie morelowo. Tutaj niestety mi upadł i mi się troszkę opakowanie zepsuło. I jeżeli chodzi o konsystencję, to wygląda ona mniej więcej tak, czyli jest bardzo leista. Ja mam jeszcze pierwszą serię tego co-washa. Wiem, że druga już nie jest aż tak leista. Wciąż jest, ale nie aż tak. Jakby skład się za bardzo nie zmienił, po prostu gdzieś tam proporcje i już tak nie leci z tego opakowania. No i dla mnie tutaj ta konsystencja jest minusem. No nie wiem jak ta nowa, ale jak widziałam na filmach Agi, to no jest gęstsza, ale wciąż jakby niewystarczająco gęsta według mnie. No mimo wszystko i tak ten produkt został moim ulubieńcem spośród wszystkich innych myjadeł od Hairytail Cosmetics. Po prostu za działanie. I tutaj właśnie jeśli chodzi o to opakowanie, no to może też opakowanie po prostu nie jest dostosowane do gęstości tego produktu. Może powinno być inne. Ja na przykład bardziej bym tutaj widziała takie opakowanie, po prostu zwykłą buteleczkę, z której się wyciska ten produkt, no taka zwykła, standardowa po prostu butelka szamponowa. Tutaj możecie zobaczyć skład tego co-washa, jak widzicie jest bardzo bogaty, no bo też o to chodziło, tak? No co-wash jednak powinien być odżywczy. Dla mnie temu co-washowi jest bliżej do szamponu niż do odżywki, ponieważ się też dobrze pieni, to nie jest takie pienienie jak mycie odżywką typowo. Możecie tutaj zobaczyć cały pech, są proteiny, humektanty, emolienty. Wszystko po to, żeby pielęgnować suchą, jakąś taką podrażnioną skórę głowy. Mamy tutaj różne oleje, estry, są nawilżacze, które często też łagodzą właśnie skórę głowy, nawilżają ją, łagodzą wszelkie podrażnienia. Tutaj jest też na przykład jest inulina, która jest polisacharydem i jest też naturalnym prebiotykiem, czyli wspiera naturalną, dobrą florę naszej głowy, w sensie faunę. W sumie no flory nie, no raczej rośliny nam nie rosną, ale raczej takie po prostu dobre bakterie, bądź też dobre grzyby, które powinny się tam znajdować. Jest też trisodium, etylenę, diaminę, disucinate, które jest składnikiem helatującym, więc jakaś tam nadobudowa takich substancji, jeżeli macie twardą wodę, minerałów, zostanie tutaj delikatnie usunięta. Tutaj mamy też proteiny owsiane,
które no, równoważą te wszystkie oleje, te substancje odżywcze, żeby jednak nie zrobić przyklapu na skórze głowy. No i dodatkowo proteiny owsiane są znane z właśnie z takich właściwości łagodzących problematyczne skóry. Produkt ten zawiera delikatne substancje myjące, niejonowe. Co jest fajne w tym produkcie, że można go stosować od pierwszego miesiąca życia, tak więc jeżeli macie małe dzieci i nie wiecie czym im myć głowę, no to polecam. Teraz jeżeli chodzi o mnie, o moje wrażenia, to tak, ja wolę typowe kołosze, czyli po prostu odżywkę. Kołosz to jest połączenie słów conditioner and wash, czyli mamy tutaj odżywkę i mycie, czyli myjemy odżywką. Dla mnie ten Agnieszki kołosz idzie bardziej w stronę szamponu mimo wszystko, konsystencją, działaniem, odczuciem nawet na długości włosów. Często jak myję takim kołoszem typowym, czyli moim ulubionym na przykład Kantu kołoszem, to mam też odżywione włosy. Po tym jednak włosy są delikatnie takie szorstkie jak po szamponie, no i trzeba nałożyć po nim odżywkę bądź maskę. Porównałabym go na przykład do kołosza firmy Curls. Ten kołosz firmy Curls ma też podobną konsystencję i podobne działanie, no może ma inny zapach i tak dalej, ale no też jest czymś takim właśnie pomiędzy szamponem a odżywką. Ja tego kołosza używam głównie na przykład, nie wiem, raz na 2 tygodnie, żeby oczyścić bardziej skórę głowy. Na co dzień raczej myję typowo odżywkami myjącymi, jednak jeżeli chcę właśnie poczuć taką świeżość, taką mocniejszą świeżość, jakoś czuję, że nie wiem, coś mi się nadbudowało na włosach czy tam na skórze głowy, to właśnie sięgam wtedy po Fluffiego. Dla osób, które mają mniej wymagającą, mniej suchą, mniej atopową skórę głowy niż ja, myślę, że to będzie super trafiony wybór. No, więc polecam. Na drugie O poszła maska emolientowa Biana. Tak ona wygląda. Znowu tutaj mamy ładnego motylka, piękną szatę graficzną. I teraz jeśli chodzi o zapach, to dla mnie to pachnie taką gruszką. I jest to dla mnie podobny zapach do kosmetyku od Eco Laboratory, Eo Laboratory, jakby każdy to inaczej czyta. I tam też jest taki kosmetyk z pigwą. I zapach jest taki, no dosyć podobny. Bardzo przyjemny, delikatny, nie jest nachalny. Tak to wygląda, mam nadzieję, że Wam nie prześwietla. Kolor też jest taki żółto-zielony, ale tutaj bardziej bym już powiedziała, że w stronę zielonego. I konsystencja bardzo podobna do Oat Me, czyli no też takie masełko, masło, bardzo gęsta i bardzo wydajna maska. Jest to maska emolientowa i tutaj możecie zobaczyć, że skład to tylko potwierdza. Jeżeli chodzi o ekstrakty, to mamy tutaj galangal, który już omówiłam przy okazji maski Oat Me. Jest też tutaj wyciąg z pigwy i ten ekstrakt zawiera polisacharydy, trochę takie glutkujące się, więc wiecie, możecie pomyśleć co tu robią humektanty, co tu robią w ogóle jakieś glutki, przecież to ma być maska emolientowa. Jednak właśnie ten ekstrakt myślę, że równoważy tę emolientowość, żeby ta maska nie była znowu za ciężka. No i też przy takiej właśnie ogromie tych emolientów, no nie poczujecie tego, serio, wątpię. Maska pięknie dociąża. Jeśli chodzi właśnie o to, co nas bardziej interesuje w emolientowej masce, czyli o emolienty, no to mamy tutaj oleje, estry, jakieś takie formy, które się rozpuszczają w wodzie. Oleje są tutaj z przewagą kwasów jednonienasyconych i wielonienasyconych. Głównie tutaj króluje olej z pigwowca. Jest także olej lniany, olej ze słodkich migdałów, żożoba i olej roślinny. Co do żożoby, tutaj mamy estry żożoby, no i które właśnie nie dość, że wygładzają, jak to emolienty, no to dodatkowo potrafią gdzieś tam regenerować jakieś mikrouszkodzenia. Maska jest przeznaczona do włosów średnioporowatych i wysokoporowatych, no i też do takich bym w sumie użyła. Dla niskoporowatych może być za ciężka, aczkolwiek oczywiście nie musi, no wiecie, że to jak zawsze kwestia indywidualna, trzeba potestować. Jeżeli chodzi o działanie na moich włosach, no to fajnie je wygładza, dociąża, czyli wszystko to, co właśnie taka maska powinna robić. Jeśli chodzi o stylizację, to sięgnęłam po wszystkie 3 stylizatory od Herytail Cosmetics. No i pierwszy to był oczywiście Herytail Curl Melon. Jest to krem do stylizacji. No i znowu ładny obrazeczek z papugą na arbuzie. Jest to produkt, który ma uzupełniać żel od Herytail Cosmetics papugowy. No opakowanie jest fajne, plastikowe, taki dobrej jakości plastik czuć. To opakowanie typu
Airless, chyba tak to się nazywa, dzięki czemu produkt wydobywa się, ale nie dostaje się powietrza do środka, więc ta ważność tego produktu jest przedłużona przez to. I co jeszcze jest fajne, że tutaj na początku mamy taką zatyczkę jak do granata. I to jest mega, bo dzięki temu nie macie kosmetyku takiego zaschniętego. Jeżeli na przykład też używacie kremów do twarzy w tego typu opakowaniu, no to nie wiem, czy Was tak też to wkurza, ale mnie to wkurza, że początek zawsze jest taki zaschnięty i w sumie nie wiadomo, co z nim zrobić. No a tutaj właśnie dzięki temu rozwiązaniu tej zatyczce nie ma tego problemu. Produkt łatwo się wydobywa, pożądana ilość, więc to na plus. Zapach jest taki przyjemny, arbuzowy, nienachalny. Jeżeli chodzi o konsystencję, no to wygląda ona tak. Taki gęsty, w sumie średnio gęsty produkt, kremowy, fajnie się go rozprowadza na włosach, nie robi żadnych problemów. Też zauważyłam, że mogę go nakładać w sumie całkiem sporo. Nie obciąża mi włosów, ale no to znowu kwestia indywidualna. Komuś malutka ilość no może przeciążyć włosy. Tutaj jest skład. Przeważają w nim głównie proteiny i emolienty, a wszystko to dlatego, no bo ma to być uzupełnienie głównie dla Kerl Melona, który jest bardzo mocno humektantowy, więc fajnie się tutaj ten cały pech dopełnia. Jak wiecie, dla mnie często produkty typu kremy bądź odżywki do spłukiwania, często to jest jakby to samo praktycznie. I tutaj właśnie to też jest taki w sumie krem łamany na odżywka BS. I w składzie tutaj mamy olej pracaksi, masło moringa, więc zastanówcie się, czy lubicie te oleje, czy Wam pasują do Waszej porowatości. Ekstrakty z rzodkiewki, magnolii, rozmarynu, które pielęgnują włosy, działają antyoksydacyjnie. Oprócz tego znajdziemy tutaj takie fajno brzmiące nazwy, na przykład Rep Hair, jest to cząsteczka biomimetyczna, ceramidopodobna, która wzmacnia włosy, wygładza i nadaje połysk. Mamy tutaj też Glaudin, czyli to są kationizowane proteiny pszeniczne, tutaj możecie je zobaczyć. One lekko wygładzają, lekko zapewniają utrwalenie skrętu. Jest tutaj też Activiol Kerox Pro i są to składniki, które nadają temu kremowi właściwości termoochronnych, więc jeżeli używacie ciepła przy stylizacji, no to ten kosmetyk no będzie chronił właśnie przed tym czynnikiem, będzie chronił przed uszkodzeniami spowodowanymi temperaturą. Oprócz tego chroni także przed promieniowaniem UV. Jeśli chodzi teraz o działanie na moich włosach, to produkt bardzo fajnie je wygładza, dociąża, podkreśla skręt i jest fajną bazą na dalsze kroki, które podejmuję podczas stylizacji. I też myślę, że fajnie by się nadawał dla włosów prostych. Po prostu, nie wiem, jeżeli prostujecie, no to ochroni Wam przed ciepłem, bądź fajnie dociąży i wygładzi włosy. Kolejnym produktem, który użyłam podczas stylizacji, jest żel od Herder Cosmetics Limon Lemur. I znowu opakowanie jest piękne, urocze. Tutaj widzicie z takim lemurkiem. I opakowanie praktycznie jest takie samo jak przy kremie. Jeśli chodzi teraz o konsystencję tego produktu, to jak możecie zobaczyć, jest to taka rzadka, dosyć taka lepka konsystencja. Nie jest to taki typowy żeluch, taki mega lepiący, tylko może troszkę coś takiego glutkowatego, bardziej takiego śluzowatego bym powiedziała. Ma to kolor taki lekko żółty, no bo w końcu limon lemur, no to coś cytrynowego. I zapach także jest taki delikatnie cytrynowy. I co jest fajne, no bo często te cytrynowe zapachy przypominają kostkę do klozetu, a tutaj jakby tego nie ma. Nie wiem, jest to coś takiego cytrynowego i z czymś jeszcze połączone, ale nie wiem z czym. Może z tym kwiatem, który jest tutaj narysowany, ale nie znam się na kwiatach, więc nie wiem. Skład tego kosmetyku jest humektantowo-proteinowy, ponieważ właśnie ma być to taki żel proteinowy. Ma dużo wspólnych składników z żelem Kerl Melonem, o którym opowiem później. Są to takie tutaj głównie humektanty powlekające, które wiecie, niby nawilżają, w sensie nie niby, tylko nawilżają, ale no, możecie się przestraszyć, że będzie puch, no bo humektanty, nie ma żadnego emolientu, który by to zrównoważył. Tylko że właśnie te humektanty mają głównie działanie takie spowijające i wygładzające, wręcz mogą Was aż dociążyć, co bardziej cienkie włosy nawet przeciążyć.
pantenol, guma celulozowa, ksylitol. To wszystko tutaj wygładza oraz podkręca skręt, definiuje go. Oprócz tego mamy też nadające objętość proteiny. Tutaj są to proteiny owsiane oraz amarantusowe. Jeszcze nie spotkałam nigdzie indziej protein amarantusowych, więc to jest coś ciekawego. Co do wyciągów, to jest tutaj wyciąg z kory wierzby, ze skórki cytryny. I na włosy one działają właśnie tak lekko ściągająco, czyli pewnie po prostu podbiją to działanie protein, które tutaj mamy. Oprócz tego jest też wyciąg z algi z rodziny brunatnic i tutaj wiadomo mam jakieś antyoksydanty itp. itd. Jeśli chodzi o taką pełną recenzję tego żelu, to na dole Wam podlinkuję wpis do mojego bloga. Tam też znajdziecie kilka efektów w różnych myciach, więc możecie sobie porównać, z czym ten żel najlepiej łączyć, jak się to u mnie sprawdziło. Jest też tam pełna analiza składu, więc odsyłam. A tutaj jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o działanie tego kosmetyku, to utrwala on bardzo lekko. Jeżeli potrzebujecie mocnego utrwalenia, no to raczej bym odradzała. Jednak jak dla mnie, tego typu kosmetyki są spoko właśnie w połączeniu z innymi żelami, z innymi kremami. Wtedy podbijają ich działanie, bądź po prostu uzupełniają ich działanie. Czyli na przykład, nie wiem, będziecie stosować jakiś ciężki żel, który Was obciąża, więc wtedy warto nałożyć troszkę mniej tego ciężkiego żelu niż zazwyczaj pod spód, bądź może nawet i na wierzch, to już zależy jak tam Wam pasuje, nałożyć właśnie taki proteinowy Kern Melon, który zrównoważy działanie ciężkiego żelu i nada Wam objętości. Ja bardzo lubię ten żel, zwłaszcza nie wiem, w metodzie trzech żeli bądź trzech różnych stylizatorów. Tutaj na górze podlinkuję Wam filmy do tych metod, jeżeli jeszcze o nich nie słyszeliście. A tymczasem przejdę do kolejnego, już ostatniego kosmetyku od Heretel Cosmetics. A będzie to pierwszy stylizator przez nich wydany, czyli żel Kern Melon. Tak tutaj to się prezentuje. Jest to oczywiście papuga na arbuzie. Zapach też jest taki delikatnie arbuzowy. Jeśli chodzi o opakowanie, no to jest spoko, jest to tubka, ale konsystencja żelu jest bardzo gęsta. Tutaj możecie zobaczyć. Strasznie ciężko wychodzi z opakowania i no zobaczcie jakie to jest gęste, to jest wręcz taka galaretka, to już nie jest żel, to jest galaretka, co oczywiście ma swoje plusy, bo przez to jest bardzo, bardzo wydajna, jednak właśnie w połączeniu z tym opakowaniem no nie jest to przyjemne wyciskanie tego. Fajnie by było, gdyby Aga kiedyś zmieniła opakowanie, nie chcę, żeby zmieniła konsystencję, bo jest spoko. W sensie trzeba troszkę ją rozpracować przy rozprowadzaniu na włosach, ale bardzo fajnie utrwala, więc fajnie jakby w tym jednak nie grzebała. Ale może jakieś takie inne opakowanie, z którego łatwiej byłoby wydobywać produkt, to byłoby super. No i tutaj macie skład tego żelu. Jak już Wam wspominałam wcześniej, jest on mocno humektantowy, no i to też widać. No jednak te humektanty są takie wygładzające. Mamy tutaj taki kompleks składników zwany aquaxylem. Są to tutaj trzy różne jakby odmiany ksylitolu, które połączone właśnie świetnie nawilżają i świetnie wygładzają przy okazji. Na uwagę zasługuje fakt, że nie ma tutaj gliceryny, a wiadomo, że no sporo osób jej nie lubi, a zwłaszcza nie na co dzień, nie przy każdej stylizacji. Na szczególną jeszcze tutaj uwagę wśród tych składników nawilżających zasługuje Honey Quad. To jest taki skwaternizowany miód, czyli zachowuje właściwości miodu, ale nie jest przy tym taki lepki, nawilża, kondycjonuje, jest antyoksydantem. No i tak generalnie no, nie będę opisywać każdego z tych humektantów, ale można je tutaj podzielić na takie dwie grupy. Jedna to jest taka typowa jakby mokra, nawilżająca, a druga właśnie jest taka typowo już wygładzająca, żeby jakoś zharmonizować to wszystko i żeby nie było puchu przy stosowaniu tego żelu. Teraz jeżeli chodzi o działanie tego kosmetyku, to jak dla mnie jest on mocnym żelem w stronę średniego. To też zależy od ilości, którą się nałoży na włosy. No i fajnie wygładza, robi piękne rulony. Włosy się po nim błyszczą, są po prostu czasami jak z okładki albo jak u jakiejś porcelanowej laleczki. Jeśli chodzi właśnie o ten kosmetyk, to też mam porządny wpis na blogu z kilkoma stylizacjami, różnymi połączeniami, więc też tutaj na dole odsyłam, w opisie filmiku będzie link, jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany tym kosmetykiem.
No, a ja skończyłam już omawiać tych moich właśnie ulubieńców. Teraz zapraszam Was na pokaz mycia oraz stylizacji z ich udziałem. Na początku nakładam wcierka. Robię takie przedziałki, psikam, rozmasowuję produkt i Aga zaleca go stosować po myciu na wilgotne włosy, jednak ja wolę przed myciem. Tutaj akurat nakładam go na wieczór, a potem rano właśnie będę kontynuować mycie, więc produkt zostaje ze mną na całą noc. I rano po obudzeniu zmoczyłam włosy gdzieś tak od połowy, od wysokości ucha, wygniotłam wodę i nałożyłam taką porcję maski Oat Me. Wczesałam ją denmanem, wiązałam gumką olejówką i zostawiłam na 10 minut. Następnie wróciłam, zmoczyłam głowę i użyłam kołosza Fluffy. No i tutaj właśnie możecie zobaczyć, jak on się pieni. No ewidentnie pieni się bardziej niż takie typowe kołosze, typowe odżywki myjące, ale też mniej niż takie typowe łagodne szampony, czyli coś tam gdzieś tam pomiędzy. Przeciągam tą pianą i tak jakby gniotę na całej długości. Następnie spłukuję i nakładam drugie O, czyli maskę Bianę. Znowu wczesuję ją denmanem i zostawiam na 5 minut. Po spłukaniu biorę krem Curl Melon i nakładam taką oto ilość w ociekające wodą włosy. Całość wczesuję denmanem. Następnie pojedyncze pasma jakby tak podkręcam, to już oczywiście znacie. Jeżeli nie, to do całości tego podkręcania też na górze podlinkuję filmik. Następnie nakładam pierwszy lżejszy żel, jakim jest Limon Lemur. On nada włosom objętości i nakładam go metodą Praying Hands. Następnie przechodzę do już tego najgęstszego, najmocniejszego żelu, jakim jest Curl Melon. Rozpracowuję go najpierw między dłońmi, rozcieram go, ponieważ ma taką no, ciężką, galaretowatą konsystencję, jak już wspominałam. No i też nakładam go metodą Praying Hands. Później wygniatam skręt tradycyjnie, no i suszę suszarką. Tak wyglądają sucharki. Odgniatam je gołymi rękoma, bez żadnego materiału, bez żadnego olejku. No i tutaj macie efekty. Są bardzo fajne ruloniki, jest fajna objętość, efekt mi się bardzo podoba. Włosy są lekkie, ale zarazem fajnie zdefiniowane. Dobrze, więc tak wyglądało mycie moimi ulubieńcami od Hairdale Cosmetics. Tutaj jeszcze dla kogoś, kto jest ciekawy, jak moja głowa zareagowała na pozostałe mydła od Hairdale Cosmetics. No to tutaj Wam wspomniałam, że to jest mój ulubieniec. Na drugim miejscu dałabym Dragona. Oczywiście Dragon jest mocniejszym szamponem, jednak bardzo go lubię. Do głębszego oczyszczenia skóry głowy. I zazwyczaj po takich mocniejszych szamponach moja skóra zaczyna się szybciej przetłuszczać, ponieważ się broni po takim podrażnieniu mocniejszymi detergentami. A o dziwo po Dragonie moja skóra pozostała dłużej świeża. Oczywiście testowałam to trochę dłużej. Myłam non-stop Dragonem przez 4 mycia i potem rzeczywiście efekt już był odwrotny. Już skóra rzeczywiście mi się zaczynała potem szybciej przetłuszczać, bo się broniła przed tymi detergentami, ale właśnie raz od czasu do czasu na pewno będę go używać, żeby porządnie oczyścić skórę głowy, ponieważ o dziwo mnie po prostu nie podrażnia. No to jest szok, naprawdę szok i polecam takim głowom, którym nic nie pasuje. Na trzecim miejscu dałabym Squeaky Clean i w odczuciu, mimo że to jest szampon łagodny, to dla mnie jest jakby mocny, ale stosuję go, lubię go stosować, zwłaszcza po na przykład kąpielach tutaj na Islandii w gorących źródłach. Te źródła mają często sporą ilość siarki i minerałów, nie wiem, jakieś żelazo i tak dalej też i to lubi osiąść na włosach, są potem takie szorstkie. A ten szampon sobie świetnie radzi z takimi właśnie nadbudową minerałów, no bo do tego też ma służyć. Jest to szampon halatujący. Później jest kolejny kołosz z ośmiornicą. Sorry, zapomniałam nazwy. Jest on fajny, delikatny, ale jednak no po prostu wolę ten kołosz. I na samym końcu dla mnie znajduje się ten szampon delikatny z ośmiornicą. Aha, to się nazywa Merky. Po nim raczej tak swędziała mnie głowa, nie czułam po nim nic fajnego. Oddałam go moim przyjaciółkom, którym znowu on się sprawdził, minie, więc
Jak widzicie, każda głowa jest inna. I tutaj jeszcze, dlaczego wybrałam, jeżeli chodzi o emolienty Biane, a nie Fenka? Dlatego, że ta maska wydała mi się cięższa i bardziej jakby lepiej mnie dociążała, co jest troszkę dziwne, w sensie dziwne i niedziwne, bo w siecie włosowym zawsze są wyjątki, ale fenek jest przeznaczony do włosów wysokoporowatych, więc powinien mnie, powiedzmy, bardziej dociążyć, może nawet obciążyć. A jakby poczułam odwrotnie, dla mnie fenek jest za lekki, nie dociąża mnie tak, jakbym tego chciała, a znowu Biana mnie fajnie dociąża. Więc jak widzicie, ile włosów, tyle reakcji. Każde włosy są inne i gdybym nie wiedziała, że fenek jest przeznaczony do wysokoporów, a Biana do średnioporów i wysokoporów, no to poleciłabym to odwrotnie. Ale no, takie są po prostu moje odczucia. Każdy ma prawo inaczej gdzieś tam to odczuć. Dzięki bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że moja recenzja Wam pomogła, przekonała, bądź może wręcz odwrotnie, powstrzymała Was przed zakupem danego kosmetyku, bo jednak stwierdziliście, że może Wam akurat nie pasuje. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubieńce marki Herital Cosmetics, bądź może też co Wam się nie sprawdziło. Z mojej strony to wszystko. Dzięki bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!